Dzisiaj będziemy robić wieniec z szyszek. Potrzebujemy metalowy stelaż o średnicy około 40 cm, klej na gorąco, no i oczywiście szyszki. Ja zużyłam około 70 dużych szyszek i kilka mniejszych. Metalowy stelaż najpierw należy otoczyć sznurkiem, aby szyszki miały się do czego przykleić. Następnie bierzemy szyszki i planujemy, jak je ułożyć. Ja akurat starałam się zrobić je naprzemiennie. Klejem na gorąco smarujemy sznurek i dociskamy szyszkę. Czynność tę powtarzamy, aż cały wieniec będzie pokryty dużymi szyszkami. Gdy wieniec jest gotowy, bierzemy mniejsze szyszki i uzupełniamy puste miejsca, jak nam wyobraźnia podpowiada. Możemy użyć też sztucznych czerwonych jagód albo białych, możemy użyć zielonych gałązek albo co tam mamy pod ręką, albo co nam się podoba. Gotowy wieniec można też przemalować na inny kolor. Tak już prezentuje się mój gotowy wieniec.